Zaledwie kilka dni mieli absolwenci podstawówek na złożenie potwierdzeń wyboru do wybranych szkół, w których chcą kontynuować swoją edukację. W środę po południu ogłoszono listy przyjętych. W szkołach branżowych na uczniów czekało ponad 180 miejsc. Licea ogólnokształcące, a jest ich w całym mieście 5, przygotowały ich ponad 520. Technika natomiast zaoferowały 418 miejsc. Według dostępnych danych największą popularnością spośród szkół średnich cieszyło się technikum numer 2, w którym chęć podjęcia nauki jako szkole pierwszego wyboru zgłosiło ponad 150 osób, czyli 1,6 kandydata na jedno miejsce. Druga co do popularności szkoła to technikum numer 3 z wynikiem 1,35 kandydata na miejsce. Na pudło trafiło także drugie liceum ogólnokształcące z wynikiem 1,27 chętnego na jedno miejsce. Pierwszy ogólniak jako szkołę pierwszej preferencji wskazało 128 chętnych przy 160 miejscach. Statystycznie więc w tej szkole na jedno miejsce jest 0,8 kandydata. W drugim liceum ogólnokształcącym największym zainteresowaniem cieszyła się klasa o profilu biologiczno-chemicznym. W technikum numer 2 najbardziej oblegana była klasa kształcąca logistyków. Rekord popularności jednak należy do jednej z klas zaproponowanej przez technikum numer 3. Na 14 miejsc w klasie było aż 53 chętnych, czyli blisko 4 osoby na jedno miejsce. W tej obleganej klasie mają kształcić się technicy grafiki i poligrafii cyfrowej.